Hej kochani, tak jak Wam obiecałam, dzisiaj w filmiku nagrywam drugą i trzecią część, a może tylko drugą, zobaczę, odnośnie kosmetyków, które używałam w 2017 i które były jakby cały czas na toaletce i są moimi top 3 kosmetykami w tym roku. Trochę mi ciężko było wybrać te top 3 z racji tego, że ja nie dużo zmieniałam w roku 2017 i jestem już przyzwyczajona do swoich jakby tu marek, swoich ulubionych kosmetyków i no nie jestem już taka może elastyczna, jeśli chodzi o zmienianie tych kosmetyków makijażowych, tak samo z pielęgnacją, ja Wam kiedyś w poście już o tym pisałam. Ale przystępując do rzeczy, szybciutko może pokażę Wam, co skradło serce i co na bieżąco jakby było używane w 2017 roku. Chciałabym też, żebyście, jeśli możecie być aktywne, to powiedziały mi, czy używałyście tych kosmetyków, albo macie swoje jakieś ulubione, które na tyle Wam właśnie przypadły do gustu, że po prostu nie chciałyście zmienić. I tak na szybciutko pokażę Wam kosmetyki makijażowe. Wiecie co, ja znowu muszę się przyzwyczaić do kamery i jeszcze to oświetlenie jest takie, bo jestem bardzo spięta chyba, mimo że mówię sama do siebie. A więc tak, z makijażowych kosmetyków. Ja nie bardzo byłam aktywna w ostatnim roku, więc tutaj nie wstawiłam na bloga jakby moich słoczów i mojego odczucia odnośnie nowego podkładu Guerlain, ale jak wiecie, ja bardzo kocham Guerlain i macie na moim blogu, a również na vlogu bardzo dużo filmów odnośnie meteorytów i podkładów Guerlain. To jest podkład Ligne de Peau, nie wiem czy dobrze czytam, to jest nazwa francuska, nie przoduję tu jakby Aqua Nude z SPF-em 20 w małej niepozornej buteleczce, zobaczcie, w małej niepozornej buteleczce. Naprawdę niepozorne. Ja powiem Wam, że jak pierwszy raz ją dotknęłam, to nie wierzyłam, że tu jest 30 ml, aczkolwiek jest 30 ml. I ten podkład ma za zadanie jakby nawilżyć, wygładzić i też tą skórę, dać jej taki efekt plump, czyli takiego liftingu, takiego, no, takiej świeżości i w związku z tym, że zawiera dużo procent wody, to że ta buzia jest bardzo ładnie nawilżona. Czyli jest takie Water Infusion Perfecting Fluid, co jest bardzo modne teraz w kosmetycznym świecie, że te kosmetyki są bardzo nawodnione i oczywiście ludzie, którzy przychodzą, a mam problem z nawilżeniem, chętnie po nie sięgają. Także mówię, w niepozornej pudełeczku i w niepozornej buteleczce. Piękny zapach, słuchajcie, od razu ja powocham, to wie, na pewno to będzie mój, bo mi przypomina meteoryty na 100%. Ten podkład naprawdę jest bardzo dobry. Ja nie wiem, czy ja wybrałam dla siebie akurat, bo ja kupowałam przez internet i nie mam u siebie niestety Guerlain, a nie chciało mi się jechać do miasta. To jest Natural, naturalny kolor 03N. I ja myślę, że troszeczkę jest dla mnie za ciemny, ale on się bardzo ładnie adaptuje do skóry i naprawdę bardzo go lubię, bardzo ładnie kryje. Ja odchodzę od podkładów mocno kryjących, ja nie lubię podkładów mocno kryjących i wiecie o tym. Natomiast on jest modulowany i świetnie tutaj spełnia się jako taki podkład, który daje Wam naprawdę taką super nawilżoną, oczywiście główne nawilżenie idzie zawsze od kremu, ale super nawilżoną skórę i taką gładziutką i bardzo ładnie wykończoną. Następnym podkładem, ja kocham podkłady i dlatego pewnie dużo będzie tu od podkładach, jest, ja Wam pokażę w testerze, dlatego że ja mam testery tej marki Sisley. Pracując dla nich mamy możliwość zamawiania dla siebie produktów, ale to są właśnie pojemności, podkładów pojemności to są tylko 15. Więc nie, nawet 14 ml. Moim ulubionym jest Phytotin Eclat, który nie jest nowym podkładem, to jest Oil Free Long Lasting Foundation. Ja używam w kolorze Soft Beige, bo Warehouse nie miał mojego koloru, ja generalnie skłaniam się bardziej w stronę koloru Ivory, kości słoniowej. One są dość ciemniejsze, one nie są bardzo jasne te podkłady, dlatego ciężko tu dobrać kolorystycznie. Ale tutaj już omawiając podkład, to jest fantastyczny, słuchajcie, podkład.
Nie mówię dlatego, że pracuję dla marki Sisley, nie jest to taki PR i nie wiem, koniecznie chcę wszystkich przekonać, że to jest najlepszy podkład na świecie, natomiast jest. I ja wiem, że osoby, które były bardzo sceptycznie do niego nastawione ze względu na cenę, on w UK kosztuje, już Wam mówię, teraz znowu podniosą ceny, ale jeśli pamiętam, to jest to 76 funtów, tak. Jeszcze bardziej pamiętam stare ceny niż nowe. Nie wiem dlaczego moja głowa się zatrzymała tutaj na starych cenach, a teraz jeszcze od lutego ma być podwyżka. Natomiast, co jest w nim fajnego? Słuchajcie, niezależnie od tego, czy wyśpicie się, czy nie wyśpicie się, czy ta buzia wygląda zdrowo, czy nie, nałożycie ten podkład i naprawdę skóra jakby przeistacza się, przechodzi metamorfozę. Ja naprawdę gorąco polecam, bo one są fantastyczne, one są bardzo dobrze się trzymają. Ja uważam, że dla każdego typu skóry, dla bardzo takiej tłustej, myślę, że tu trzeba jeszcze to przypudrować i naprawdę popracować troszkę, no, może z primerem. Natomiast generalnie ja uwielbiam go, uwielbiam i zawsze wszyscy, którzy są sceptycznie nastawieni i spróbowali go, to zawsze zbierają komplementy odnośnie jak ta skóra wygląda. Także gorąco polecam, to jest naprawdę świetny podkład i Sisley. Ja byłabym gotowa naprawdę wydać te 76 funtów, żeby ten podkład kupić, tym bardziej, że używamy troszeczkę i nie musimy tutaj używać jakby mega dużo tego. I następne z kosmetyki, i tutaj położę na położę jak wystawiam na równi pomadki MAKA, naprawdę są świetne. Kolor, który mam, to jest ten kolorek, to jest taki raspberry, taki jeżynowy, Captive się nazywa, bardzo uwielbiam, do pracy go zawsze mam. Drugi następny, który kupiłam w zestawie, to jest Cream Sheen Lipstick Magic Spell. On jest w takim brązie, wiecie co? On wygląda brązowo, ale bardzo fajny, taki ciemniejszy nudziak, jeżeli można mówić o brązie, brązowym nudziaku. Następny jest, który najmniej używam, to jest wykończenie Lustre Patisserie. O, starło się nazwę. Taki troszeczkę beżowo-brzoskwiniowy kolor, też go używam, jeżeli nie chodzę do pracy. I na równi, tak jak powiedziałam, bo katuję to i ja wielokrotnie go opisałam na blogu, La Prairie Concealer, który ma wymienny wkład, także warto go kupić, bo wtedy naprawdę starcza Wam na rok albo dłużej. Uwielbiam, rozświetla, wykańcza świetnie, nadaje się. I jest to taki półkrem, tak samo jak Sisleya, półkrem, półconcealer. I naprawdę ja nie umiem bez niego żyć i uwielbiam ten concealer. To tyle jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe. To są moje typy, które używałam w 2007 non stop, weszłam w 2018 rok znowu mając właśnie te kosmetyki. I tak zastanawiam się, czy zrobić przerwę, czy nie, ale jeżeli zrobię przerwę, to po prostu przetnę ten odcinek na dwie części. I w drugiej części właśnie, a w zasadzie w trzeciej części pokażę Wam moją pielęgnację, ulubioną pielęgnację, którą używałam w 2017 i nadal kontynuuję.